Księga Wyjścia, rozdział 13. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach, bo ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem. A jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy Faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję Panu męskie pierwociny z łona matki i wykupuję mego pierworodnego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 23. przekazanie Tory nakazuje złamać kark osła, którego właściciel nie chciał wykupić. Sprawa jest pozornie błaha i śmieszna. W rzeczywistości obnaża bardzo kluczową prawdę. Jako ludzie nie jesteśmy właścicielami żadnych naszych dóbr. Obrzęd dziesięciny daje nam prawo użytkowania Bożych dóbr w duchu wdzięczności i służby. Jeżeli ktoś nie chce uznać Bożego pierwszeństwa, wówczas nie ma prawa korzystać z Bożych dóbr. Lepiej takie dobra zaprzepaścić, niż żeby służyły złemu celowi. Lepiej osłowi złamać kark. Zapraszam do dyskusji.